a to główne wejście to w okolicach tych filarów może być, tak? Chyba, no wszystko na to wskazuje. I jeszcze... ten nie zapomnę, opowiadałem o tym Niemcu przecież, nie? Który mi wskazał, w którym miejscu było olbrzymie obetonowane wejście. Nie, tam, gdzie jest hałda, nie? No, tam, gdzie jest hałda, tak. Tam, gdzie jest hałda, pod hałdą, jak gdyby na wysokości, czyli na poziomie pierwotnym, tam, gdzie stały kruszarki. Tam, gdzie te filary, tak? Tak, filary, jeszcze jak gdyby poniżej filarów były kruszarki. Tam jest taki fundament w środku, bo w tej chwili jest tam wycięte wszystko, nie? Ale to kto tak wskazał? Kruszarki? Nie, to wejście. Wejście Niemiec mi wskazał. Ja kiedyś tam, wie pan, chachmęciłem sobie i nagle widzę, na drodze stoją, przy filarach tam coś kopałem, i stoi starszy człowiek z jakąś panią. No ale stoją nic, no ja dalej coś tam grzebię, ale w końcu, wie pan, no to denerwuje taka obecność, no i coś tam do niego mówię, a on mi się po niemiecku odzywa, no a mówię, w domu jestem. I się okazało, że gość mieszkał w Kolca, niedaleko obozu, bliżej tutaj Czarnego Szlaku, między Czarnym Szlakiem, tą drogą, a obozem Indriana. I mówi, że on miał w czasie wojny 12 lat, a jeszcze później już w trakcie rozmowy, no on się pochwalił, jego żona to zresztą się pochwaliła, a on to nie potwierdził, że on ma niesamowitą pamięć. On pamięta, jak w domu u nich, w którym miejscu stały jakieś tam przedmioty, nie? Na półkach i tak dalej. Tak doskonale to wszystko pamięta. Niesamowitą ma podobną pamięć. No ale dlaczego o tym mówię? Bo facet opowiedział o zdarzeniu, którego świadkiem był tylko raz w życiu, mając 12 lat. Nie? Więc mnie to zastanawia, bo ja nie mam takiej pamięci. Ale on mówi, że mieli ciotkę, która mieszkała w Walinie. Droga, która w tej chwili biegnie tam, Czarny Szlak, to jest droga szeroka, 6-metrowa, bita, ona ma z boków krawężniki betonowe do dzisiaj, przepusty pod drogami. To wszystko było doskonale zrobione, ale ta droga dopiero powstawała w 1943 i 1944 roku. Wcześniej Suliga był prowadzony od Indriana. Była inna droga, ona równolegle praktycznie z tą główną drogą biegnie, ale ona idzie w lesie. I kiedyś właśnie ta droga tylko była używana i ta droga, tą drogą mógł przejechać wóz konny, ale ciężarówka na pewno. Natomiast w momencie, kiedy, ale to była najkrótsza droga do Waliny. Druga taka droga to jest przez Stawy. Też do Waliny. I oni mieli ciotkę w Walii. Ten chłopak. A oprócz tego miał siostrę, która w tym czasie miała 20 lat. I ten Niemiec, jeden z kierowców, to wszystko było zmilitaryzowane oczywiście, jeden z kierowców ciężarówki, no nie wiem, czy zakochał się, czy to była jego dziewczyna, nieważne. No w każdym razie mieli się ku sobie z tą siostrą. No i on tam od czasu do czasu, co było absolutnie zabronione, przewoził tą siostrę do Walimia, tą ciężarówkę, miał jakiś taki kurs właśnie tym skrótem, tu koło osówki. Przewoził ją tam do tego i kiedyś wziął jego też. I on mówi, jak przyjeżdżali już tam przez tą osówkę, on absolutnie nie wolno się było wychylać na pacę i już tam z tyłu, on za plandeki wyjrzał i mówi, był, dojeżdżali do osówki, mówi, widział, po lewej stronie widział obóz, przed parkingiem, tam w tym lesie był obóz i mówi, i za moment, taki zakręt, i mówi, zobaczył taki wybetonowany plac i na tym placu potężne, mówi, obetonowane takie kwadratowe wejście do szkoły, wjazd. I tam stały, mówi, jakieś dwie ciężarówki przed tym, jakiś tam ludzie się kręcili, ale on już więcej nie pamięta. Tylko mówi, dokładnie to było w tym miejscu. Zaprowadził mnie, stanęliśmy, mówi, o, a tu stała taka wielka... A to czwarte wejście na Suchce może być gdzieś jednak? Czwarte wejście zaczyna się od jednego człowieka. Od
Władka Winiarskiego, który je podobno widział, nie żyje od jakichś dwóch lat. Ale jeszcze rozmawiał pan z nim potem? Ja z nim rozmawiałem. Znaczy, bo Władek mówił rzeczy, które mi się sprawdzały. Rzeczy nieznane. Czyli tego najwyższego. Tam, gdzie się teraz wychodzi chyba. Po zwiedzaniu to... ponieważ Władek mówił te rzeczy, a że były tam rzeczywiście bardzo wcześnie. Mówił rzeczy, które mi się sprawdzały, a o których mnie nie wiedzieli. To ja jego relację uznaję za wiarygodną, ale na ogół nikt mu nie wierzy. Tam jego... czy większość uznawała, że to są... że to były, no... wymysły, nie wymysły, w każdym razie informacje nieprawdziwe. Ale to był człowiek, który mieszkał gdzie i kiedy ten był? Mieszkał od 1946 roku. W Kruszycu? Tak. I to widział po wojnie, tak? To widział po wojnie, on kusował. On kusował, więc się szlaje po lasach. Widział. Ciekawe. Ale może, no z drugiej, ja wiem, no z drugiej strony byłoby sprawdzalne, to znaczy nie wiadomo, bo ona mogłoby trafić pod szyb, to wejście. Ale nie musi, pod szyb, no to się wystarczyłoby 10 ludzi, żeby popracowali tam, czy 5, prawda, gruzowali koło szybu, czy tam nie ma, czy tam nie zostało zawalone jakoś tym gruzem nawalonym szybu, czy tam nie ma jakiegoś wejścia, ale tak być nie musi, no może zupełnie jeszcze nie połączone, no nie wiem, jest. No to są wszystko rzeczy, które wymagają jakichś... To się, góry sobie są dlaczego trudne do penetracji, bo tego się nie bardzo da zrobić pospolitym ruszeniem. Teraz miało być jakieś odgruzowanie szybu tam na wrzeżce. Było czy nie było? Coś tam się bawili, ale... No to wybrali pół metra sześciennego, prawda, czy metr sześcienny, parę kamieni i to jest do dupy taka robota. Bo pospolitym ruszeniem się nie da, bo to wie pan, no dobrze, jeden dzień popracuję, potem na drugi ten mówi, a ja jadę do piwa, ja się umówiłem z dziewczyną, ja muszę wracać do szkoły czy gdzieś tam i sprawa bierze w łeb. No to nie ma sensu, po prostu trzeba na to pieniędzy najmieć ludzi, którzy będą pracować, bo jak mówię, pospolite ruszenie może pomagać i koniec. To często nie są duże pieniądze, ale po prostu inaczej chyba tam trudno ruszyć niektóre rzeczy. Dlatego się to nie dzieje, no bo kto ma te pieniądze zainwestować? No są co prawda w tej chwili bogaci, zafascynowani trochę przeróżnymi skarbami, tajemnicami, no ale to oni dyktują, co oni chcą robić, albo ten. Poza tym ja się, ponieważ ci ludzie są, no, tak na ogół powszechnie naciągani przez tak na prawo i na lewo, bo ludzie sprawdzają swoje różne idee fix, prawda, i tam przekonują, a ci ludzie jednocześnie, mając pieniądze na ogół, nie mają zielonego pojęcia o tym, co się w ogóle w tych skarbach tym dzieje, to znaczy nie są w stanie zweryfikować informacji, więc są naciągani na takie czy inne pieniądze, a nie chciałem się znaleźć, no, w tym samym, prawda, szeregu, że wiesz, to daj forsy, daj trochę tej forsy, bo ja nie mam, a tam coś znajdziemy, no to jest pierdolenie, kota bambusa. Ja po prostu tak nie chcę. To jak dopiero jak się do mnie zgłoszą i przyjdą, to wtedy proszę bardzo, ja mogę. Natomiast tam, gdzie się czekali na mnie, tam jest ten most. Ten most, którym można bliżej dostać się do tego miejsca, gdzie ja wam chcę pokazać. Natomiast druga droga prowadzi tu, jedna droga idzie na orzeł, natomiast druga idzie tutaj, ona jest taka łagodniejsza i one łączą, ta droga łączy się z tą drogą, o której ja wam mówiłem, która wychodzi nad Dzierżanią. Nad Dzierżanią. Dlaczego ja upatruję zasadność tej góry? Nie wiem, czy panowie już coś wiecie, ale sprawa wygląda w ten sposób, że ciągle się poszukuje 80% wykorzystanego cementu, którego nie ma. No właśnie, tak. Prawda? W moim rozumieniu to, co Niemcy zostawili otwarte, to zostawili celowo otwarte. Żeby odwrócić uwagę. Chociaż tu walimy to odkrycie, które są te rury i tam ta kamera, co pokazuje, to mnie ciągle interesowało, co tam jest. Bo ja jako dziecko tam mieszkałem, tam chodziłem. Zresztą ja tam im mówiłem pewne korekty, jak to ma wyglądać. Wzmacniak telefoniczny, którym jest tam, ten barak, o którym się mówi, tak mało w tej chwili mówi,
On miał strategiczne znaczenie. Mhm. On był niezwykle ważny. Jeżeli do końca lat 80. pilnowano go z bronią maszynową, to coś to znaczyło. No tak. To coś to znaczyło, pomijając wszystko inne. Mhm. Ale do konkretu przechodzę już teraz. Tak. Ta góra, to, co na, stoimy, tak, to jest mała soba. Mhm. I ona idzie, ta droga, która ją opasuje, wychodzi nad Walimiem w kierunku Dzierżeniowa. Mhm. Teraz to, co powiem, na to nie mogę powiedzieć, że to było na pewno. Ja to nie widziałem. Ja mówię, te rzeczy, które widziałem, to wam będę mówił, że widziałem, a tego nie widziałem. Ale w 46, na 7 rok, wyszło miliony szczurów z tamtej strony góry i szły w kierunku Dzierżaniowa. Rosjanie ze Świdnicy przyjechali, spalili je napalmem. O czym to świadczy? Jest tam kilka śladów wyrobisk zaczętych, ale nie wykutych. O czym moje twierdzenie polega na tym, że Niemcy, wycofując się, kiedy zostali zamknięci we Wrocławiu, sprawę znacie, bo nie wiem, czy powtarzać. Wrocław został zamknięty z dwóch frontów, południowego i północnego. Ten, co szedł od Pragi, ten, co z Pawła Morskiego. Wrocław się broni do końca wojny, a nawet dwa dni jeszcze po wojnie, kiedy Berlin kapituluje. Natomiast Świdnica i przestrzeń do Gursowich tutaj jest wolna. W ogóle nie ma działań, nie ma bombardowania aliantu. Alianci nie pozwalają bombardować w Rogoźnicy, bo są naukowcy. W Jedlinie wydobywa się uran. To nie jest bez znaczenia. Jedlinie się tu jest obok Jedlina, z drugiej wydobywa się uran. Proszę pana, w związku z tym, pociąg ostatni, który jechał z Krakowa, który ciągły dwie lokomotywy, same wieźli dzieła sztuki, skarby i tak dalej, same tych dygnitarzy niemieckich, listy przewozowe są, utyka w Świdnicy i ginie. Natomiast legendy mówią, że stąd zaczyna gdzieś by wycofywane. Wycofywane jest prawdopodobnie w masy w małej sobie. A dlaczego? Bo to muszę wprowadzić. Tu się dzieje tak, że Niemcy... Dlaczego nie poszli do książa? Ja zaznaczam, według mnie. Dlaczego do książa? Ponieważ książ ma jako taką dokumentację. Książ był do spenetrowania. Zbyt oczywisty był książ. Zbyt oczywisty. Zgadza się. Natomiast tutaj jest sytuacja tego rodzaju, że w ten masyw, ja uważam, że tu było najbardziej zaawansowane prace. W 45 do 50 na dół. Do 50, proszę pana, któregoś roku, oni pewnie do Sokolca, ja do tych loków. Sokolcy. Ale ja też znam tamte loki. Proszę pana, do 50 jeszcze trzeciego roku były sterty tutaj, na tej, w tej górze, to znaczy nie ma wejść. Były, proszę pana, do takiej wysokości zbrojenia, ułożone gotowe zbrojenia, takie ramy zbrojeniowe, gotowe. I były składowiska też cementu, niewielkie, bo zdążono to zamaskować. Natomiast były usypiska świeżych skał. Znaczy, ja je pamiętam, wiem, gdzie są i mogę wskazać. W tej chwili jest las, tego się nie znajdzie. Natomiast to, co wskazuje na to, to te mosty, powiązanie tymi mostami i tymi drogami, które są do dzisiaj utrzymane bez specjalnych remontów. Tak były silnie budowane. Tak były silnie budowane. I tam są miejsca, które się wskazuje, że szła kolejka. Szła kolejka. To teraz jest las. Tu nogami można by jeszcze podkłady tam wykopać. Jest mały las. Jest mniejszy i większy las. Jest usypisko. I jeżeli będziemy chcieli coś znaleźć, to musimy tam szukać, gdzie nie ma śladu. Niemcy, my nie myślmy, że Niemcy byli głupi. Niemcy to są ludzie bardzo inteligentni, nie muszę tego mówić. No tak, pewnie. I oni celowo zostawiając coś, odwracili uwagę. Natomiast te miejsca, które chcieli ukryć, są ukryte w taki sposób, że do nich nie ma dostępu. No tak, zgadza się, jakieś gotowe kompleksy. Natomiast jedynie niuanse mogą nam wskazywać, że tam to jest. Ale czy te szczury uciekały, jak pan myśli? Proszę pana, pierwsi wszyscy, co tu byli, po pierwsze, nie ma ni jednego świadka, który by tu pracował. No tak.
prawda? Mhm. To, że mówi się, że 5 tysięcy, to jest nieprawda, że tych ludzi pracowało. To nie jest w stanie 5 tysięcy ludzi wypracować takich otworów. Mhm. To było dużo więcej. Mówi się, pierwsza wersja mówiła od 100 do 150 tysięcy. Mhm. Więc ja przypuszczam, że około 50 tysięcy, może mniej, mhm. może rzeczywiście w tym ostatnim momencie, mhm. może mniej, spędzono w te góry, mhm. spędzono tam, gdzie to schowano, no tak. zapasy jakieś jedzenia, może i nawet obiecywano, że tu przeczekamy mhm. i zostało to zasypane i zamaskowane. Mhm. I te szczury, bo zawsze szczury będą wszędzie, no tak. dopóki miały co jeść, to tam były. Mhm. I jak im się skończyło, to się przebiły, bo szczur się przebije. On niewielką szczeliną, no, jeżeli tak. zawał był, czy tak dalej, on się przebije. To jest moje, zaznaczam, to jest moja hipoteza. Moja teoria. Natomiast te inne rzeczy, które mówię, o tych śladach, to są fakty, które widziałem naocznie i to nie jest wymysł mój, tylko to są rzeczy, które ja mogę pokazać jako namacalne. Jako namacalne. Kompleks ten tutaj stanowi też pewną taką zagadkę. Jest tam przełęcz Jugowska w 1953 roku. My to traktowaliśmy jako legendę. Oddział niemiecki w sile około 42 lub 43 ludzi w pełnym uzbrojeniu Wehrmachtu z książeczkami wojskowymi, z bronią, coś wykonał, jakieś zadanie tam na przełęczu Jugowskiej i na sobie. Pod koniec wojny. 53 rok, jeszcze Stalin żyje. 53 rok, proszę pana. Albo już było po jego śmierci zaraz? Tego już nie powiem. I to my traktowali, że to jest nieprawda. No właśnie. Ale proszę pana, 3 lub 4 lata temu zostały znalezione mundury płytko zakopane i broń. Więc potwierdza to, że ci ludzie byli. Oni, nim wojsko przyjechało, oni się rozproszyli. Dlaczego występowali w mundurach i z bronią? I z książeczkami wojskowymi? Że w razie, gdyby byli przejęci, musieliby być traktowani jako jeńcy wojenni, a nie jako bandyci. Rozumiem? Tak. To jest pewna logika działania. Także chodzi o to, że ja próbuję najbliżej prawdy iść. Bo ja tu robiłem poszukiwania też na własną rękę. W tym czasie, kiedy środki, inne były czasy, inne były możliwości. A te mundury to gdzie zostały znalezione? Ludzie, ja tego dokładnie nie wiem, bo ja przy tym nie byłem. Natomiast chcę panu powiedzieć, na jakiej zasadzie. Ludzie szukali szabru i natrafili na tą broń, i to było przerzewiałe już przed nimi, tylko stwierdzono, że to są mundury. Ci, co znaleźli, nie kojarzyli tego tak, jak ja to kojarzę. Kojarzono to zupełnie może inaczej. Nie, trzeba być spokojny. To pies nie, pies podejdzie powoli. Gdzie? Do domu. Nie mam drogi spodni. No i wie pan, i w związku z tym są tutaj pewne takie, na przykład ja tutaj mam teorię, ale to już tak pomijając to, co szukacie, tworzę legendy tych ziem o domach przeklętych. I, ale na przykład to, co bym opowiadał, ludzie powinno, jakbym panu opowiedział, a pan kogoś zapyta, tylko tu jest sprawa, że jeszcze niektórzy żyją i mogą im zrobić krzywdę. No tak. Ale znaczy, gdybym na przykład to chciał opisać, a mogliby, nie zawiadając iść o tym, bo ja ich życiorysy opowiem. No tak. No, ale się spotkać. Ale to są, proszę pana, rzeczy, które jak ja opowiem, ten dom, może pan spytać każdego, co ma kopalnię na Warudach, co został przyjęty. Ja uważam, że to był jeden z najstraszniejszych domów tutaj. On na końcu nie dość, że zabił ludzi, to jeszcze sam się spalił do końca. Ale to by trzeba było całą historię opowiedzieć. Całą historię. Ale to są takie jakby regionalne legendy o tych domach, o tych ludziach, którzy żyli, tutaj żyli, o tym, co się tu wydarzało, jacy ludzie tu się sprowadzili, z kim oni, co oni reprezentowali, jaki poziom intelektualny, bo to by trzeba było po kolei. Ale to nie są zamaskowane tutaj, prawda? Według mnie, to te najważniejsze rzeczy są w tej górze.
Według mnie. Tam nie ma dojść. Nie ma. Znaczy nie ma dojść w sensie takim, że nie wiemy, że o tu no, jest stolnia. Natomiast są wskazówki, które by mogły mówić, że tam jest teraz zrobiony park narodowy, tam pan łopatą nie szturchnie. A proszę pana, a ten oficer, który prowadził w 64 roku tutaj te badania, był w stopniu kapitana. Ja pamiętam to. W stopniu pułkownika, gdy był, ja byłem już koło Krakowa, mieszkałem, był wywiad przed Bożym Narodzeniem z nim. I on powiedział, że o 4 nad ranem przed rozkaz wycofać się. I on mówi, nie wie, kto miał tak duże wpływy jeszcze wtedy. No tak. I według mnie to alianci zagwarantowali, że nie ruszyć do pewnego czasu. Jeżeli ktoś taki jak wy, zapaleńcy, czy ja, tego nie znajdzie, no tak. To najlepszy dowód, że w pierwszym okresie jednak sporo ludzi się zabity, którzy szukali i mówili, że coś wiedzą. Ale jeżeli mówili, że coś wiedzą, a pytano ich i on nie mówił, mówił na przykład coś tam, gdzie tego, to mu nic nie było. Natomiast jeżeli rzeczywiście coś wiedział, to ginęli. Zbyt dużo zabójstw było w Walimiu do dzisiaj niewyjaśnione. Tak. Jakby pan popytał ludzi w Walimiu, którzy, czy to jest prawda, co ja mówię, że było wiele zabójstw niewyjaśnionych, to panu powiedzą, że było. Tylko, że to może mieć różne tło, różnych wydarzeń. Powiem panu tylko taką na przykład historyjkę, żeby to uwiarygodnić. Tu w tych domach czasowych, tam gdzieśmy się zatrzymali, no tak, dokładnie. Tak, tak. Mieszkali Żydzi z Warszawy, no, w czasach. Proszę pana, oni idą drogą i widzą chłopaka, który podczas II wojny światowej za Borysławiem na wschodzie Niemcom wskazał na cmentarzu ich. I część uciekła, część zostaje zamordowana. Jego ojciec z drugą armią Wojska Polskiego przychodzi do Polski, tu się osiedla. Nie będę wymieniał nazwiska, ale mógłbym. W którym domu mogę pokazać. I on tutaj idzie drogą i ci żyć. To, co tą kamerę wpuścili do góry. W Walimiu. Tak, no tak, to jest coś nowego. No tak. Natomiast jeżeli chodzi o Walim, te okolice, bo to się wszystko skupiło, że to jest Walim. Ale zacznę znowu od tych mostów. Bo ten pierwszy most w Walimiu, który idzie na Górne Jugowice tam i idzie w kierunku rzeczki, to jest most, który uniesie każdą ciężar, 50 ton. I te trzy mosty w rzeczce. Jak tam będziecie, zwróćcie uwagę, że do Walimia nie miał mostu od strony Świdnicy i Wałbrzycha, tak mocnego. Ten jeden most, co jest w Jugowicach, to on został przebudowany po wojnie. Wszystkie inne miejscowości wokół to mają mosteczki. Po coś one były zrobione. Po coś one były zrobione. Następna rzecz. Ten wzmacniak telefoniczny, o którym ja wspomniałem, on jest kluczem do wszystkiego. Jeżeli ktoś bym, i teraz wam powiem to, co nikomu nie mówiłem. Jeżeli ktoś będzie miał dobrą aparaturę, która potrafi wyśledzić kable pod ziemią, to niech idzie w kierunku masywu Małej Sowy. I on zaprowadzi do tych miejsc, których nie ma. Których nie ma, a one są. Tu tkwi, nikt na to nie zwraca uwagi. Szukają tu, gdzie są otwory. Dlaczego, i teraz tak, jak miniemy te tunele, jest ten wzmacniak po lewej, nie wiem, czy pan wie o tym wzmacniaku telefonicznym, tu pod ziemią. Jak ta mała droga wychodzi, łączy się z drugą drogą. Tam jest ten wzmacniak. I tam jest taka droga do lasu. Tam jest cmentarz. Tam, proszę pana, były składowane takie zbrojenia 3 metry długie, 1,5 metra szerokie z drutu. To, tam było tego straszne hołdy. A nie ma otworów. Droga, która idzie tam, ona idzie aż wychodzi na Dzierżaniowską drogę, tam do Pieszyc z Walimia, co idzie droga, taki co przełom jest. Ona opasuje te góry. Tam jak żeście może jechali, tak zwane, nazywają to kopalnie srebra. Takie małe wejście wąskie. To tą drogą do góry ona się łączy. I
w tym pasie tej drogi, tam na masywie Małej Sowy, ja tam od strony rzeczki, po tym moście takim, co się przejdzie i pod tą górę, tu, gdzie ten, jeżeli bym tak patrzyli, bo myśmy tam minęli ten mostek, ja wam pokazywałem, ten prowadzi do lasu, a tutaj prowadzi od tego cmentarza, można się tu spotkać, tam jest taki węzeł dróg. I tam jest takie usypisko, to usypisko było świeże, ono teraz nie jest świeże, ale ja pamiętam, kiedy były świeżo spane kamienie. I tam są miejsca, gdzie jeszcze dziś pan wyczuje nogami kolejkę. Jak była kolejki, były ułożone pokłady, której nie ma otworów. Więc po co była kolejka, skoro nie ma otworów? Gdzie były składowiska betonu, resztki, znaczy, te, znaczy cementu, to cementu, ja tam nazywam betonu ciągle przemiennie. Ale rzecz polega na tym, że tam nikt nie szuka. Ale pan mówi, że są torowisko, ślady kolejki, czyli ona się kończy przed jakąś górą? Ona wychodzi, tam jest skrzyżowanie, taki węzeł dróg i tam te tory się zaczynały jakby od tego węzła, obok drogi szły. Obok drogi szły. Ślad po kolejce. No tak. Ślad po kolejce. Obok tej drogi szedł. I tam są te, znaczy chcąc, tam na miejscu, to niestety ja musiałbym być i pokazywać to. Natomiast jeżeli spojrzymy z osówki w kierunku tutaj do takiej, no tam są Łysą Górę, ale tam na nazwę tam góra. Tam jest taki pas, co ja mówiłem, że tam samolot się rozbił. Nie wiem, czy panowie to załapali, czy nie. Tam było takie wolna przestrzeń. Tam gdyby to wprowadzić 3-4 spychy, to lotnisko można zrobić błyskawicznie. Więc tam jest to niezalesione do dzisiaj. To chcieli robić z tego, co ja wiem. Tak. I to jest to miejsce centralne. I z tego pasu mija rzeczka, tam ta rzeczka, znaczy miejscowość, i tu jest Mała Sowa. I najwięcej robót było prawdopodobnie w Małej Sowie wykonane. Najbardziej zaangażowane. I to zostało zablokowane i świetnie zamaskowane. Natomiast pozostawiono to, co było w surowym stanie. I na to wskazuje wszystko, bo ileś zużytego cementu i tak dalej. I odwraca się uwagę. I wszyscy ludzie mają odwróconą uwagę, penetrują inny teren. Natomiast tutaj, jeszcze proszę pana, ale to na miejscu, jest taka glina czarna, ona jest używana do blokowania otworów szczelniczych. I niemiecki samochód miał jakiś wypadek na zakręcie i było wysypane około 10 ton tej gliny. I ja nawet jestem w stanie pokazać i jeszcze odnaleźć resztki, bo tam woda ją wypłukała. Ale to jest właśnie w kierunku Małej Sowy. Po zjechaniu przez ten mostek. I wszystko, co wskazuje, przez moje obserwacje, to jest Mała Sowa. Jeżeli ktoś chce szukać poważnie czegoś, to niech szuka pod Małą Sową. W masywie Małej Sowy. Ona ma to ewentualnie jeszcze pod masywem Dużej Sowy. Ewentualnie. Natomiast Niemcy zrobili kompleksowo bardzo ładnie to. I co się za tym wiąże? Że od Walimia te trzy mosty prowadzą do Małej Sowy. Z Jugowic, z Górny Jugowic, ten most, bo co, Górne Jugowice, Walim, Sokolec, Sierpnica Sokolec, a to były późniejsze jakby inwestycje. Rozlanie się tego z Małej Sowy. Według tego, co ja zaobserwowałem, według tego, co ja i według tego, co mówiło się po kątem, że pokątnie te takie przebłyski, w tym domu, gdzie żona mieszka jako panienka, mieszkał Niemiec, autochton, w 1956 roku, jak można było wjechać, on był nauczycielem.
Proszę, proszę, puśka! Proszę wejść, ona nic nie zrobi. Pusia! On wychodził z domu, szedł w góry, wracał, proszę pana, zawsze z pełnym plecakiem. Sąsiad go parę razy próbował wyśledzić, nigdy się nie udał. I co tam było w tym plecakiem? Prawdopodobnie i żywność, konserwy i tak dalej. Ale nie to było ważne, tylko ważne było to, że on chodził i sprawdzał miejsca, które należało sprawdzać. Czy nie ma usypisk, czy nie ma, czy ktoś się zbyt blisko czegoś nie kręci. Rzecz na tym polegała. Nie na tym, że on gdzie miał wejść, to te miejsca, gdzie wchodził, prawdopodobnie były mniej ważne, albo robił w taki sposób, że nie było to nie do odkrycia. O Jugowie zdaje się, że wam mówiłem o tej akcji w 1953 roku ostatniej, co Niemcy wykonali, czy nie? Nie. Bo ja tyle opowiadałem, że nie. Więc proszę pana, w Jugowie, na Przełęczy Jugowskiej, była wykonana akcja w 1953 roku, czyli jeszcze jak żył Stalin. Niemcy wystąpili w pełnym uzbrojeniu Wehrmachtu, w mundurach, z uzbrojeniem, z książeczkami wojskowymi, ze wszystkim. Akcja trwała niecałą dobę. Następnie się zwinęli i wyszli. Ludzie w Jugowie tam wiedzieli, obstawiali, że nikt nie mógł wejść. Coś należało ukryć. To jest masy wielkiej Sowy. Coś należało ukryć. To zostało znalezione w 1997-1998 roku, te mundury, ta broń, płytko w ziemi zakopane, jak ludzie szukali szabry. I to potwierdziło legendę. Bo to było jako legenda, bo jak wojsko rosyjskie i polskie dojechało, to już ich nie było. Teraz pytanie, dlaczego w mundurach, dlaczego w pełnym uzbrojeniu? Też jest odpowiedź. Ponieważ chroni ich wtedy konwencja genewska. Byliby jeńcami, a nie bandytami. Rozumiecie pan? Więc rzecz polega tutaj, bo ja się zastanawiałem, dlaczego? Że mogli po cywilnemu obstawiać. Nie. Rzecz była zbyt ryzykowna narażać tak dużą grupę ludzi na śmierć. Oni mieli cywilne mundury zabezpieczone gdzieś tam, znaczy ubrania, ale wystąpili w pełnym uzbrojeniu i z mundurami, z bronią i z książeczkami wojskowymi, jako jednostka wojskowa. W związku z tym chroni ich automatycznie konwencja. A co za tym idzie? Było coś do ukrycia. Bo nie wykonuje się takiej akcji, nie wystrzeliwując ani jednego pocisku, a coś robiąc. Więc dlatego wszystkie moje obserwacje kierują się na małą Sowę, na dużą Sowę. Natomiast te inne osówki i te inne rzeczy, to są rzeczy, które Niemcy chcieli, znaczy chcieli coś z tego zrobić, ale nie starali się ukryć, bo nie było co ukrywać. To nie było co ukrywać. Teraz, jaka koncepcja jest z punktu widzenia mojego, jak się zachowała sytuacja strategiczna, jaka na tamte czasy nastąpiła? Więc następowała taka rzecz. Niemcy zostali zamknięci w pierścieniu, ponieważ od południa z Czech szło wojsko, od północy szło na Berlin i coś, przecież kiedy Berlin padł, to Wrocław się jeszcze dwa dni bronił. W związku z tym było otoczenie. I od Wrocławia była wolna przestrzeń przez Świdnicę, Rogoźnicę aż do Bursawy. W związku z tym wszystko, co szło, ten pociąg, co szedł z Krakowa na dwie lokomotywy, listy przewozowe są do Świdnicy, w Świdnicy się kończą i on nie mógł dalej już pojechać, bo tam już zostało zamknięte. Tak samo jak ci, co mieli zdobycze we Wrocławiu, doborowe jednostki SS, to co mieli, chcieli ukryć. A więc nie można było już w Wrocławiu, więc należało to wycofać. A więc najlepszym punktem był Książ, Góry Sowie. Ponieważ można było dużo rzeczy ukryć i dość bezpiecznie, ponieważ
te wojska, które tam zamkły, Wrocław się jeszcze bronił, oni się już tu bronili, a tam to ukrywali. Więc w tym czasie, co by wyszło do ukrycia, oni się już poddali, ale to już zostało ukryte. I jeszcze jedna rzecz, co jest na pół legendą, na pół prawdą. Ja w to wierzę, panowie, nie musicie. Spod masywu tej małej soli w 1946 lub 1947 roku wyszło miliony szczurów, które szły w kierunku Dzierżaniowa, tam Potoczka. Tam w Potoczku je zatrzymano, zniszczono je napalmę, znaczy spalono. Wojsko normalnie z szosą to je miażdżyli tak jechało. A one gdzieś były. Skądś wyszły. Coś zjadł. Nie ma świadków też, nie ma człowieka, który by powiedział, ja pracowałem tam. Ja sugeruję, że wszyscy ci, co pracowali, wszyscy ci, co tam byli, zostali zamordowani i zasypani. Tam pod ziemią. I tak się to zakończyło. Wejście do tych miejsc musicie, panowie, brać pod uwagę, że gdybyście kiedykolwiek się udało wam wejść, to sprawa numer jeden. Będzie teren zaminowany. Wewnątrz. Żebyście nie zlekceważyli sprawy. Nigdy nie wiadomo, co i jak. Nigdy nie wiadomo. Jeżeli wejdziecie, to pierwszą rzecz zwrócić uwagę na miny piechotne, czy miny jakieś, czy ładunki. I żeby tego nie zlekceważyć. Bo rzecz, Niemcy zdawali sobie sprawę, że może nastąpić jakieś usuwisko i ktoś gdzieś, no różne rzeczy, wejdzie. Więc to może być, nie musi być. Ale zwracam na to uwagę, żeby tego nie zbagatelizować. A jak rok temu pan był, to chodził pan? Ja tam po tej małej sobie, nie tam do tego miejsca, gdzie tego nie poszłem, ja się umawiałem, chciałem z kimś iść, chciałem sobie załatwić, ponieważ ja męczę się już w górach bardzo, z serce mam słabe. Ja chciałem sobie załatwić, a chciałem dużo zobaczyć, więc chciałem sobie załatwić u leśniczego przepustkę na wjazd do lasu. Ponieważ no pieszą, to bym zajdę w te miejsca, oczywiście, że zajdę. Ale ja chciałem w kilka miejsc wpaść, więc chciałem sobie załatwić tą przepustkę. Ale wyszło tak, jak wyszło, postanowiliśmy się... Wtedy myśmy jechali do domu, cośmy się z nami spotkali. Właśnie. A mieliśmy właśnie zamiar tam iść. Gdyby w tej grupie znalazł się ktoś, kto by powiedział, niech pan nas poprowadzi, to byłbym prawdopodobnie stworzył grupę i poszedł. Przed wyjazdem jeszcze. Jeszcze wtedy, jakbyście wy powiedzieli, tylko wyście chcieli tam być i tutaj. No, tak. Wyście na ten włodarz tam. No, nie dał rady. Ale gdybyście się zdecydowali ze mną jechać, to by, proszę bardzo, to ja bym zostawił, bo tam miałem, ja tam wszędzie wszystkich znam, bo ja tam w Rzeczce mieszkałem 10 lat, w Sokolicu mieszkałem, ile my sobie mieszkałem? 5 w Walimiu, jest gdzie. Spodziewałem się na drodze, bo ja z takiego smuda, to... Zaliczył 3 obozy. No. Jeden to był Auschwitz, drugi to był obóz przejściowy w Jaworznie. I był w Grozrozen, a skończył w Kamiennej Górze Wandestut. No. Jakie to lata były? Czasem wojny, no on był tam w Kamiennej Górze Wandestut, został wyzwolony przez Rosjan 8 maja, w samo południe, o 12. Wraz z innymi, z tym, że oni byli w ewakuacji, oni byli wyprowadzeni z obozów, korytnami szli na czeską stronę, ale nie doszli, bo już po prostu Niemcy się odskoczyli, oni przebrali w cywilne ciuki, uciekli do lasu, a przed nimi stało ponad 100 pojazdów i 100 dział ruskich, którzy szli na Wrocław. I później jeszcze została użyta te działa i ta armia sowiecka, bo przez Kamienną Górę i jechał do Wrocławia pociąg pancerny. Także akurat to był pod koniec wojny przerażliwy bałagan. Nie wiadomo, gdzie Ruscy, gdzie Niemcy, gdzie Polacy. I z tyłu, z przodu i wszędzie. Taka anarchia wybuchła. I on
opowiadał, że był naocznym świadkiem, jak no, Ruscy mieli tam pod ręką, podstawili 10 dział amunicji i roznieśli w drzazgi ten pociąg pancerny, także nawet koła nie zostały na torach. I to było ostatnie strzelanie Ruski w Kamiennej Górze. Gdzie później Ruski poszli, to nie wiem. Bardzo często Ludwika Chrzecina się pytają ludzie, jak skończył syn Stalina, który z nim siedział. W jednym tym? W jednym obozie. Nie. W Grodzko, nie, w Kamiennej Górze, w Landeshut. Otóż wszyscy wiedzieli, że on jest synem Stalina, aczkolwiek się syn nie cierpiał swojego ojca i ojciec swojego syna. On był lotnikiem, pilotem. I za niego Niemcy proponowali, żeby Stalin oddał 10 generałów z niewoli. Stalin odmówił, jak skończył. Wie jedno, przyjechał samochód osobowy, wysiadło dwóch gestapowców, wzięli go do środka i to jest wszystko. Ślad po synie Stalina zaginął. Próbował go jeszcze Chrzecin po wojnie dowiedzieć się, gdzie, co się z nim stało, jak niestety urywa się ślad o synie Stalina w Kamiennej, w obozie koncentracyjnym Filigras Rosenlandeshut. To był młody? W takim sile wieku, koło 40. Jeszcze coś tam opowiadał. Tak, 30 koło 40. Siedział z nim w obozie Rosenlandeshut. Ten z tych Czartoryskich, no siedział Czartoryski i Radziwiłł. No i w kamieniołomie rzucił się właściwie Radziwiłł. Oni byli wszyscy w karnej kompanii, czyli żyło się 6 minut, 6 godzin, albo 6 dni. To był specjalny bar, specjalnie traktowany. No po prostu najszybciej zabić, zamordować, wykończyć. I Radziwiłł się rzucił i Czartoryski akurat w pobliżu się przypadek znajdował. A jak się rzucił, to zaczął Gustaw mówić. Ten SS-on mówi, co ten sukinsyn gada, Gustaw. No Czartoryski poszedł, mówi, no on woła swojego szwagra, który jest królem Szwecji, woła jego imię. Ten się za łeb złapał, zaraz prędko noszę to konie pod wodę do Wrocławia, jedna operacja, druga do Berlina, jedna, druga operacja, no i przeżył, ale miał złamane, tak, dwie nogi, dwie ręce, miednice, żebra połamane i jeszcze tam coś. Także ledwo wyżył, był wskazany właściwie cud, że on żyje. Kto jeszcze siedział? Lista wybitnych postaci polskich. No, to byli Radziwiłł, Czartoryski i ten drugi. Tak jest, no. Radziwiłł, no wiadomo, Czartoryscy to są. I tam jeszcze siedział m.in. hrabia z Wrocławia, ten, jak on się nazywa, teatr z kulturą, sztuką na D się nazywa. Dzieduszycki. Z Dzieduszyckim zawsze się bardzo serdecznie witałem, no ale tamten na wózku jeździ inwalidzki. Ludwik jeszcze nie, ale też będzie jeździł na wózku, no bo 90 lat ma. Ledwo chodzi. Ale jak to chodzi? Ale słuchaj, ale siedział jeszcze ten Cyrankiewicz tam. Cyrankiewicz w Oświęcimiu. A w Oświęcimiu? W Oświęcimiu, tak. I w jednej organizacji konspiracyjnej. Z tym Ludwik właśnie swoją ostrogi, swoją przeszłość, nie tylko, że był partyzance, no ale że w organizacji więziennej z Cyrankiewiczem, z wielu innymi, no i ta organizacja była wszystkich obozach, to była to organizacja polska. I wyłącznie polska. No Ludwik, ta organizacja tak samo była w Grozrozen, tak samo była w Landeshut, w innych miejscach, w innych obozach zagłady, ale oni się, Polacy, byli zorganizowani. Wiedzieli o siebie dużo, wiedzieli o innych, z tym, że no Cyrankiewicz był kluczem w Oświęcimiu. Dlaczego? No bo miał wiele języków, był tłumaczem, był kelnerem, miał kontakty z całym światem, podbitej Europy. Jak on tam trafił? No, tego to nawet nie wiem. No z Krakowa, spod Krakowa gdzieś tam dostał się. Przeżył. Z tym, że był tłumaczem, znał chyba 4 czy 5 języków, perfekt. No to człowiek światowy, w dużych horyzontach, no był w polskiej organizacji.
No, Ludwik Szczuślin, no to była konspiracja, no przecież wiadomo, co się dzieje. Z tym, że jak przyjechał do Oświęcimia, to nasi już Polacy, którzy siedzieli w obozie i żyli trudem, to już wiedzieli, że Ludwik jest w organizacji i już do opiekę, taką jakąś troskę był zorganizowany. Miał dobrą pozycję, byśmy powiedzieli, taką dlaczego. Bo jako jeden z nielicznych potrafił stanąć przed esesmanem, ściągnąć czapkę i zameldować, że Blokowy jest złodziejem, okrada więźniów z głodowych racji chleba. Esesman mówi, złodziejstwo to jest najpodlejsza rzecz na świecie. I mówi, tu zostaniesz Blokowym, a tego zdegradował do szeregowego, zwykłego więźnia. W nocy go więźniowie powiesili i Ludwik Szczuślin jeszcze bardziej rozbudował organizację więzienną w Dresdenie, a później w Lendeschu. Jest to człowiek histeria. Jest to człowiek histeria, z tym, że zapomniana. Być może cała była zapomniana przez IPN w Wałbrzychu, czy nawet Dresden, dyrekcję Dresden. Jest to człowiek, który wymaga dyskusji, to jest człowiek histeria, klejnot nasz polski, jednocześnie walkę o Polskę, o patriotyzm. Na żal, że go się wielokrotnie pomija, czy udaje, że go nie ma. Dobrze, to ile pan miał pogrzeb, jak pan tutaj był? 26, 27. A 30 lat miałem, nie, jestem 18 rocznik, chcę pan policz. Miałem 90 lat, za parę tygodni skończy 90. Ale chyba większość osób nie przeżyła, nie? Tylko tacy najsilniejsi przeżyli. Proszę pana, nie. Ja już wszystkim tłumaczę, jak pan długo żyje. Pamiętaj pan o tym, jako młody, jeden, drugi i tu wszyscy, że bez jedzenia wytrzymasz 30 dni. Będziesz żył. Ale bez picia w 7 dni umierasz. No ale z piciem były problemy, nie dawali picia tutaj, czy... Zgodnie, ale ja mu tłumaczę, to się nie ma zgodnia, co to żyje. Nie czy to zabrali, czy nie, tylko panu tłumaczę, mówię, wam młodym, to już takie są źródła życia. No chyba jak się tak pracuje ciężko, to bez jedzenia to chyba się tyle nie... Bardzo przepraszam. Ale nie tak, że pan palcem dostał. Wypij pan garść kawy, już się powinien chcieć pić. Spróbuj pan to. To pan będzie teraz głodny i pan weź kawę, czy weź pan mleko, czy weź pan nawet kawę. Wiele się do mu. Wypije pan, czy się będzie pan nie chciał mówić. Spróbuję pan. Ale nie tylko spróbuję, to co ja mówię. To spróbuję. Organizm nasz to składa nie ma 75% wpływów. Był facet, który umarł, no, żeby wejdzie, jak był żywy, 145 kilo. Tutaj to było, nie? Był facet, sąsiad, no. A jak go potem potrudził...